won't let you do this. We need to end this. Pre-order now and play the game early. Cześć moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się splądrować dwa grobowce. W tym odcinku postaram się nadrobić zaległości z kampanii fabularnej, ale tutaj jeszcze coś mnie zaciekawiło, więc pomyślałem, żeby odtąd nagrać. Ok, tutaj widzę, mamy złoża. Może pójdę jeszcze sprzedać graty. Może coś kupimy tutaj. Gdzie to nawet chyba, nie wiem, czy tu jest sklepikarz. A, i tutaj coś jeszcze jest. O, skrzynia zawiera rzadkie zasoby i starożytne artefakty. Proszę bardzo. 50 punktów doświadczenia, 10 sztabek i 4 strzały. Ten wisiorek jest ozdobiony w stylu inkaskim, ale przedstawiona na nim postać to wyraźnie aztecki wojownik. To nie powinno być możliwe. Dobra, udało mi się skrzynię znaleźć. A my jesteśmy tutaj. W poprzednim odcinku tam były te dwa grobowce, żeśmy sobie zbadali. No a w dzisiejszym odcinku pociśniemy fabularny wątek i to będzie... Nie wiem, czy nam się uda to ukończyć, ale to będzie chyba przedostatnia misja. Co prawda jeszcze się wrócę pewnie i ukończymy sobie grobowce, może w następnym odcinku kolejne dwa. Które są w Kukłagiaku. Kukłagiaku. Odkryto sekrety. Możemy odczytać monolity. Tylko tak... Pytanie, jak są wejść? Olerka, patrzcie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. A, tu jeszcze mamy... skrytkę survivalową. Pytanie, jak my mamy wrócić stąd? Aha. Dobra, mówisz masz, Bartul. Kurde, bela, ale balans. Gra jest zdecydowanie dłuższa niż poprzednie części. Z tego co pamiętam, to chyba pierwszy Tomb Raider. Dlaczego tego nie mogę zniszczyć? Pierwszego Tomb Raidera udało nam się ukończyć chyba 16 materiałami. Natomiast ten drugi Tomb Raider to chyba w granicach 18-20 odcinków było nagranych. No nic, nieważne. Zobaczmy, czy coś możemy ulepszyć. Tutaj mamy wszystko ulepszone. Tutaj możemy coś ulepszyć. Zobaczymy porównania tych broni. O, ty masz szybkostrzelność lepszą, ale obrażenia gorsze. A, tu mamy jeszcze czwarty typ łuku. To w ogóle nie jest ulepszony. Patrzcie, jakie obrażenie zadaje ten łuk. O cholera. Ciekawe, czy jest jakiś achievement związany z ulepszaniem broni, nie? Zdolność. Trochę tej amunicji, znaczy tych zasobów zużyjemy. O kurczę, ta broń w ogóle nie jest ulepszona. Dobra. Jeszcze punkty umiejętności mamy. To się dalej nam nie odblokowało. Weźmy to. I to.
Tutaj mam zablokowane to. Efekt przenikliwości utrzymuje się dłużej. No to musimy sobie to wziąć. Chcę odblokować jedno drzewko, bo to jest związane z osiągnięciem na Steamie. Żeby odblokować. Ta książka modlitewnik. Ten oprawiony w skórę modlitewnik pochodzi z końcówki XVI wieku. Jest w znakomitym stanie. Mi się raczej modlitewnik kojarzy albo z takim urządzeniem na siłowni, albo z takim klęcznikiem. Tak, to możemy wejść. Fajnie. Krucyfiks. Ktoś uznał, że to przedstawienie śmierci Chrystusa należy nieco przystroić. Niesamowite, jak z czasem splatają się wierzenia odmiennych kultur. O. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Dobra, a my wracamy. Kurczę, już 6 minut. Ale żeśmy troszkę tu pozwiedzali, jeszcze pozbieraliśmy trochę tych rzeczy. A tu co, czym to zniszczyć? Shotgunem? Dobra, zawsze coś. Kurczę, powiem wam, że chętnie nagrałbym dodatki. Trochę tych dodatków wyszło. Ostatnimi czasy. Ej, no co mi się to włącza samo? 18 grudnia roku 1604. Zbyt długo zaniedbywałem ten dziennik. Pracowaliśmy ciężko przy budowie misji. Co dzień przybywają kolejni ludzie. Miejscowi chłopi chcący się ochrzcić, żołnierze mający dość wojny i inni, których wiarę długa, niebezpieczna wędrówka wystawiła na próbę. Wszystkich zwabiła głoszona przez Lopeza Ewangelia czystości przez pracę. Pracujemy od brzasku do zmierzchu, a potem Lopez, czyli Angel de la Cruz, jak się teraz nazywa, spędza wieczór na głoszeniu celu misji. Poddania próbie wybrańca. Dobra. Ciekawe, ile udało nam się tutaj tych ognisk odblokować. To chyba też wchodzi do statystyk gry. Cii, słyszałaś to? Nic nie słyszę. Właśnie, musi być niedaleko. Kto? Jaguar królowej. Jak tylko się pojawia, wszystkie inne zwierzęta milkną. Nie chcą zwrócić na siebie jej uwagi. Fakt. Czyli my nie powinniśmy być cicho? O, to tam zapolowałem, że na tego jaguara. W poprzednim odcinku walczyłem. A tu mamy misję, moi drodzy, tu mamy misję, ale tą misję sobie zostawmy jeszcze. Przyjaciółka Abby wspomniała o krypcie, która jest przy bibliotece. Dołączę do ciebie na miejscu. Ja sobie pójdę do handlarza szybciutko, okej, tu jest. Dzień dobry. Sprzedamy szybciutko, sprzedamy co się da. Ej, co? Na pewno będziesz zadowolona. Dobry interes. Na pewno będziesz zadowolona. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. No to jest durne, kurde, to no powtarza to. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. Tych ptaków sprzedamy. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Na pewno będziesz zadowolona. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Dobry interes. Na pewno będziesz zadowolona. Bumy to. Dobry interes.
O kurde, ej. Takie to drogie? A i surowce byśmy sobie kupili, właśnie. Na pewno będziesz zadowolona. Jeśli czegoś ci trzeba, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobra, a my ruszamy. W końcu z tym zadaniem. Fajnie by było, gdybyśmy mogli sobie... Aj, tu jeszcze trochę dokumentów zostało. Tu mamy tą misję, ale to sobie zostawimy. I monolit tu był jeszcze. Aj, to monolit też nie ucieknie. Więc gdzieś tutaj jest jakaś krypta? Tajemna krypta. Dlaczego tajemna? Skoro Lopez miał z tym coś wspólnego, trzeba będzie wytężyć głowę. To dobra teoria. A co u ciebie? Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Mam ulotkę. 7 kroków bliżej Boga. Kto wie? Może się przydać. Ruszaj, ja gdzieś tu będę. Zawalista gra. Kurczę, chętnie bym zagrał w czwartą część. Na pewno wyjdzie. Bo przyznam szczerze, że dosyć dużo się sprzedało chyba kopii gry. Kiedyś powiedział, że jeśli chcesz poznać jakieś miasteczko, musisz zwiedzić miejscowe cmentarze. Nie wiem czemu. Każdy jest taki sam. Tych obroży używano na pokładzie Nostromo. Zapewne przy przewożeniu schwytanych autochtonów do Hiszpanii na sprzedaż. Ciekawe, jak się tu znalazła. Dobra. Ej, wróć. Kurde, wyłączyłem sobie to. Oj, tutaj mamy sporo dokumentów. Ej, kurde, nie wszystko, ale mamy, dobra, mamy ten. Ognisko, a tu relik został, kurczę, nie zebrałem. A tak jak mówię, może poświęcę 1-2 odcinki po ukończeniu fabuły na zbieranie wszystkich przedmiotów, no zobaczę. Raczej 100% z gry chyba nie będę miał. Zupełnie jak mauzoleum. Czyli chyba dobrze idziemy, prawda? Johna, czuję coś dziwnego. Zbliżamy się. Rozejrzymy się tutaj za śladami po Lopezie. I możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Pod jego skrzydłami. I 50 punktów doświadczenia. Zapiski założyciela sekty 7. Mówią o funduszach przeznaczonych na remont biblioteki. Czapla oraz zaćmienie. Już nie będę tego dziennika włączał, bo wiecie co, mamy mało czasu. Co jest? Ten krzyż wygląda na wykonany w XVII wieku. Może Lopez go zostawił. Aj, wróć, tu jeszcze coś mamy. Ja idę. Boją, że bracia de la Cruz i Serrano nie wrócą.
Dotąd upierałem się, że wrócą, że zawsze wracali. Ale w duszy zaczynam wierzyć, że więcej ich nie zobaczymy i ten smutek bardzo mi ciąży. Będziemy kontynuować ich pracę. Albo wrócą i zobaczą, że nie zapomnieliśmy ich nauk, albo spojrzą na nas z góry i pobłogosławią nasze nieprzerwane wysiłki. Ej, tu jeszcze dokumentu nam trochę chyba zostało. Czekajcie, tutaj coś jest, ale to chyba na górze. Jeszcze jest pięterko. Johna, ta książka mówi o jakimś nieznajomym, który przybył do misji. Założył sektę siedmiu. Może to był Lopez. Jak na ulotce. Musimy być już blisko. Szukajmy dalej. Jan, syn Zebedeusza, jeden z apostołów Jezusa, nazywany również jego umiłowanym uczniem, wraz z bratem Jakubem byli znani z porywczości i nerwowego charakteru, w związku z czym Chrystus zaczął nazywać ich Boanerges, synowie gromu. Janowi przypisuje się autorstwo pięciu ksiąg Nowego Testamentu, Ewangelii Świętego Jana, trzech listów Świętego Jana i Apokalipsy Świętego Jana. Jest patronem miłości i lojalności, a także pisarzy, wydawców i uczonych. Jednym z jego symboli jest wąż w pucharze, co wiąże się z jego patronatem nad ofiarami zatruć i poparzeń. Mamy coś takiego jak... Nie tutaj. Artefakty. Misjonarz, tajemnica Białej Królowej. Dziennik z życia Inka. Fortuna i chwała. Rebelia w Paititi. Cudowna misja. Dobra. Ten roboczy szkic przedstawia świętego Jana odpierającego atak demonów. Może miał to być jeden z fresków na terenie misji? Słońce straci swój blask, a światło księżyca przyciemnieje. Johna, to dwa cytaty z Biblii. Słońce pociemnieje i możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Co to znaczy? Czapla i zaćmienie, to o to chodziło. Szukaj czapli i zaćmienia. Ale tu mamy tych dokumentów, ja pierdziu. Pewnego dnia z dżungli wyłonił się brat de la Cruz i tchnął w misję nowe życie. Kiedy się pojawił, było nas tylko troje, a siostra Dorotea od wielu tygodni chorowała. Wraz ze swoim towarzyszem jeszcze tego samego dnia rozpoczął pracę. Do następnego tygodnia zdołał zwerbować do pracy 3 tuziny osób. Naprawili dzwonnicę i zajęli się uprawą i obsiewaniem pól. Brat de la Cruz chce, żebyśmy osiągnęli samowystarczalność. Tak długo byliśmy tu sami, że obawiałem się, że Bóg już nas nie słucha. Kamienne twarze ronią łzy, gdy Jezus naprzód prze, pełną boleści ścieżką. Zbyt wielu zginęło, wielu jeszcze zginie, i wielu jeszcze zginie, i wielu jeszcze zginie. Jego światło wskazuje drogę. Sporo tutaj tych dzienników zdobyłem. Żapla chyba na dole, nie? Właśnie.
tym jest jakieś malowidło. Vera Cruz. Prawdziwy krzyż. Czy to to, co myślę? Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Ale sporo ich brakuje. Przed rokiem 1600 było 7. Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak, to całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźmy, czy gdzieś tu znajdziemy jakiś krzyż. Kurde, jakie zagadki. Gdy już znajdziemy skrzynię, jak odbierzemy Dominguezowi klucz? Wymyślimy sposób. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Możesz podnieść? Co by się spodziewał? Ja nie. Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Lubię takie, kurczę, tajemne krypty. Ciemno, ślizgłe. Zarobaczone. Mega. O kurczę, będziemy musieli chyba coś ustawać światła. Stacja numer 2. Jezus upada po raz pierwszy. Muszę podążać po linii światła za stacjami drogi krzyżowej. Ambulate dum lucem habetis. Krocz, kiedy masz przy sobie światło. Ale to moment przecież. Jaka stacja numer 2, upadek Jezusa? To wystarczyło. Oh shit. Nie chciałbym zostać tu pochowany. Z głową rzuconą za jakiś krzyż. Krocz, kiedy masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. To wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Wygląda jak Maria Dziewica. Stacja trzecia. Jezus spotyka swą matkę. Lustro wygląda na zakurzone. Nie, co ja tu mam zrobić? Odkurzyć? Moment, my tu możemy coś obracać? Musimy skierować światło w dobrą stronę. Kurde, ja tego tutaj nie mogę obrócić. Jak to mam obrócić to wszystko tutaj? Podsadzę cię. Ej, no teraz nagle coś mogę tu aktywować, no bez jaj. Zadziałało. Światło prowadzi w tym kierunku. Co stało się z tymi ludźmi? Wygląda na to, że światło coś włączyło. Lara! Nic ci nie jest? To pułap.
Na szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Tak. Przyjrzyjmy się tym freskom. Patrz, ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani, odwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. Muszę popchnąć tę belkę. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. O, cholerka jasna. Lara, czy to jest to, co myślę? Znowu stację drogi krzyżowej? Ale z mumiami. Czy to nie jest świętokradztwo? Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To musi być stacja szósta. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Wygląda jak kościół. Zostali ustawieni jak mnisi. Mhm. Czekaj, na razie to mi tu nic nie daje. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Jak to światło musimy tam ustawić? Tam? Aha, tam. Czyli Lopez odtworzył całą drogę krzyżową za pomocą mumii. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Dosłownie. Domyślałem się, że chodzi o sektę z tamtej ulotki. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mnie tu za Lopeza. Aha. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotu. Dobra, do dzieła. Słuchajcie, bo tutaj to... Aj, moment, czy ja tutaj muszę jaki tak... Jaki jest pierwszy etap ukrzyżowania? Nie wiem, może jest na tej ulotce. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Niesie na plecach krzyż. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Jezus do krzyża przybity. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Wydaje się, że przemywa mu twarz. Teraz go podnoszą. A teraz go niosą. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Wiecie co? Kurczę, nie wiem, co to mamy zrobić, szczerze powiedziawszy. Bo to de facto mam tutaj... Aha, czekajcie, my tu możemy wracać? Możemy, a no to wróć. To jest drugie światło. A skąd nie mam pewność, że to o to chodzi? Czyżbym tu musiał wszystkie, tak? Drogi krzyżowe poświęcić? No, to się nie nadaje.
Też nie czekajcie. Ja gadam głupoty, przy to możemy obracać jeszcze. Okej, to nie było to. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Dobra, to została nam jeszcze jedna i to będzie chyba ta prawdopodobnie. Jezus do krzyża przybity. Ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowę. I tak sprawił dużo kłopotów. Trzymajcie kciuki. Co się tu wydarzyło? Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Żadnych świadków. Słaby murarz. Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Ciekawe, czy ją pokusa pochłonie i odprowadził nas w pole. I sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. Pochłonęło go całkowicie. O, cholerka. Wybranka. To za achievement wpadł? Widziałem tą moją tą. Tą skrzynię X-Shell. Ciekawe, czy dam radę, czy mi wystarczy powietrza, bo już się zaczynam dusić. Widzę. O, shit. Szybciej, Lara, szybciej. Może oczy zaczynają ciemnieć. O kurde, złapali go. Gdzie ona jest?
Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się! Koniec rozmowy. Alaro! Stój! Pozwól mu odejść. Wszystko zepsuła. Jak zwykle. Cała Lara. Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara, co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Ty kazałeś go zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no, o co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Laro. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali. Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie jest za późno. Pokłoń się, Unuratu, i uratuj słońce. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderco. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? I niby w imię czego? Lara, uciekaj! Zatrzymać go! O cholera. No, nawet się dobrze skończyło. Ja w ogóle mam jakąś broń? Czy znowu będziemy walczyć kurde mieczykiem? Ten, co właśnie przebiegł obok? Tak. Powinniśmy go wywołać? Cholera, nie. Jeśli coś się dla nas zmieni, to nam o tym powie. Dobra, możemy strzelać. Cicho jakoś na naszych częstotliwościach. Nie tak to chciałem rozegrać, zupełnie nie tak, ale żyjemy i przeciwnik padł, poległ. Gdzie ja jestem w ogóle?
No weź to. Co jest? Patrzcie, nie mogę tego wziąć. Jakie głupie. Co ona kurde robi? A jest, jak się nie da podnieść, to się nie da. Tu Rock, Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele? To był kompletny chaos. Oczywiście, ale to Croft. Mieliśmy tam więcej... Johna, gdzie jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Dobra, będziemy musieli sobie skończyć. To co za krzyż jest? Dziwne, bo możemy go podświetlić. A, tu mogę wejść. Okej. Dobra. Do wszystkich na polu trzcinowym. Priorytet. Znaleźć Lara Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Croft, wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii, ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd, ale zamierzam go naprawić. Teraz! Widzę to cię wykurzy! Trochę przesadziłem. Aj. I cisza, spokój. Dobra, będziemy powolutku kończyć. Aha, to w tą stronę zmierzamy. Dobra. Helikopter. Niedobrze. Oh shit. Kardynał 6, mamy kontakt wzrokowy z Croft, jest w korzelni. Oddział Diakon, wchodzimy. Diakoni wylądowali, dowódco. Dorwijmy ją.
żebyśmy musieli tutaj iść. Dobra. Jeszcze pogramy chwilę. Daj mi te skrzynie. Co to? To się kurwa nie. W takiej wysokości jakby spadł, to mógłby zginąć. Jesteś cały? W porządku. Jest dobrze. Dorwę cię, łajdaku. Johna! O Boże! Gotowy? Dobra. Dobrze. Coś ty do diabła myślał. Gdybym był tobą, to by się udało. Nie zajdą daleko. Leć. Leć, zajmiemy się tym. Holy crap. Gdzie teraz? Gdzie? Kardynał 1 do sztabu. Wszystkie systemy sprawne. Wracamy na kurs. Kierunek 327. Tylko jedna szansa. Oh shit. Wayne. Masakra, ale fajny, fajny odcinek. Szuka Lary? A nie, Lara z nim siedzi przecież. Daleko jeszcze? Do Paititi? Już prawie. To ona się go pyta. Przepraszam cię za skrzynię. To nie jest twoja wina. To... Dominguez, to trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. Odzyskamy skrzynię i powstrzymamy Domingueza. Ej, to by było na tyle, moi drodzy. Kończymy odcinek.
Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest skrzynia? Maju teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko! Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę, nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Zostanę tu i pomogę, Uczu. W razie czego daj znać.